i ława. Kobieta błagała policję o pomoc. Mężczyzna zapewniał o pomyłce i ława. Kobieta błagała policję o pomoc. Mężczyzna, który ją pobił, zapewniał o pomyłce. Zadzwoniła na policję, by zaapelować o prędką pomoc. Jednak w trakcie połączenia kobieta z Iławy województwo warmińsko-mazurskie zamilkła, a mężczyzna, z którym chwilę później rozmawiali mundurowi, zapewniał, iż doszło do pomyłki. Funkcjonariusze przyjechali do ich mieszkania, gdzie zastali pijanego, zakrwawionego 46-latka oraz jego pobitą partnerkę. Do podobnego zdarzenia doszło również w Giżycku, leżącym w tym samym województwie. Krzyk kobiety i prośbę, by przyjechać jak najszybciej, usłyszeli przez telefon policjanci z warmińsko-mazurskiej Iławy w miniony weekend. Ich rozmówczyni zdążyła jeszcze powiedzieć ała, a następnie zamilkła. Mundurowi nie zbagatelizowali tajemniczego połączenia. Oni dzwonili, ale tym razem usłyszeli mężczyznę, który oświadczył, że doszło do pomyłki. Funkcjonariusze ustalili jednak, z jakiego adresu dzwoniła kobieta i pojechali na miejsce. Drzwi otworzył im nietrzeźwy 46-latek, znany z poprzednich interwencji. Miał ślady krwi na dłoniach oraz klatce piersiowej. Z kolei na kanapie w głębi mieszkania siedziała zapłakana kobieta ze śladami krwi na twarzy. Iława. Agresywny mężczyzna może trafić na 5 lat do więzienia. Policjanci wezwali ratowników medycznych, którzy udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy. Mężczyzna wyjaśniał, że zdenerwował się na kobietę. Jak przekazali iławscy mundurowi, podczas ich wizyty był agresywny i wulgarny. Został więc zatrzymany. 46-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, znieważenia funkcjonariuszy oraz kierowania bezprawnych gruźb. Policja przypominała, że grozi za znęcanie się grozi kara do 5 lat więzienia. Giżycko, pobił i dusił swoją żonę. Prokurator wyrzucił go z mieszkania. To nie jedyna taka interwencja, jaką w ostatnim czasie przeprowadziła warmińsko-mazurska policja. Kilka dni wcześniej w Giżycku inny 46-letni mężczyzna rozpoczął dymową awanturę i, będąc pod wpływem alkoholu, pobił swoją żonę. O sprawie poinformowała funkcjonariuszy sama skrzywdzona kobieta. Z jej relacji wynikało, że mąż szarpał ją, uderzał pięściami, dusił, a także groził pozbawieniem życia. Również ten mężczyzna trafił do policyjnej celi. Wobec niego prokurator zastosował m.in. dozór, zakaz kontaktowania się z pobitą, a także nakazał opuścić mieszkanie.